Pani marszałek, panie ministrze, Wysoka Izbo, wolność kocham i rozumiem. W chwili obecnej słuchacze radiowej Trójki awansowali tę piosenkę na pierwsze miejsce piosenki wszechczasów. Nie bez powodu. Ale wy wolności nie kochacie, wolności nie rozumiecie, wolności nie szanujecie. W styczniu wprowadziliście ustawę inwigilującą internet, przetwarzanie danych internetowych na masową skalę, sprawdzanie tego, na jakie strony internetowe wchodzą Polacy, jakie filmy oglądają, co wyszukują w wyszukiwarkach, co ich interesuje. Teraz dopełniacie inwigilacji Polski. To będzie Orwell roku 2016. Pod pretekstem walki z terroryzmem wprowadzacie dwutygodniowy areszt prewencyjny bez przedstawienia zarzutów. Czy my mamy w Polsce stan wojenny? Czy trwa wojna domowa, tak jak w latach 70. w Ulsterze? Fundujecie podsłuch na tak zwanego cudzoziemca. To są rozwiązania typowo wschodnie. Klasyk nazwał to Putinadą. Osoby bez obywatelstwa polskiego będziecie chcieli podsłuchiwać bez zgody sądu. Dlaczego bez zgody sądu? Są procedury, można cudzoziemców kontrolą operacyjną objąć. Może chodzi wam o osoby pełniące obowiązki obywatela polskiego. Jedna z posłanek PiS-u użyła takiego sformułowania. Czyli dziennikarzy, polityków opozycji, którzy staną się Japończykami, Chińczykami, Gruzinami. Przecież swojego koalicjanta w 2007 roku podsłuchiwaliście. Za tę operację Tresser zapadły wyroki, ale szczęśliwcy mieli oparcie w prezydencie, który uwolnił wymiar sprawiedliwości od waszych osób. Testy bezpieczeństwa. To ma być poligon dla służb. Testy bezpieczeństwa, zgodnie z definicją ustawy. Smartfon skonfigurowany z państwa tabletem, komputerem, wypełnia już znamiona tego sprzętu, który może być testami, bez waszej wiedzy, bez waszej zgody objęty, bo władza będzie testować, czy wasze telefony, smartfony są bezpieczne. W ramach tych testów można zainstalować oprogramowanie szpiegowskie, a telefon stanie się gumowym uchem władzy i w pokoju będzie wszystko wychwytywać. Nie, to jest wasze doświadczenie z lat 2005-2007. Wyroki zapadły, ale byli szczęśliwi. Są na tej sali. Za waszych rządów było 1 800 000, nie było 2 000 000 podsłuchów, nie ma pani elementarnej wiedzy. Pełen wgląd do zbiorów danych o Polakach, o ich chorobach, skłonnościach, wydatkach, prywatnym życiu. To są rozwiązania typowo wschodnie. W pośpiechu, bez konsultacji ze stroną społeczną. Pytanie, czy chce pan, panie ministrze, unowocześnić swoje słynne studio nagrań? Nowa technologia, urozmaicenie. Taka była rzeczywistość. Do tego państwo wracacie, dlatego składamy w imieniu Klubu Platformy Obywatelskiej wniosek o odrzucenie tego projektu ustawy. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. I teraz wystąpienie. Proszę państwa, ja bardzo proszę o spokój na sali sejmowej. Panowie i panie posłowie, proszę pana ministra, członka Rady Ministrów Mariusza Kamińskiego, sekretarza stanu o zabranie. Proszę państwa, ja prosiłem panią marszałek o umożliwienie mi zabrania głosu, ponieważ mimo wszystko apelowałbym, żebyśmy rozmawiali merytorycznie, żebyśmy nie obrzucali się inwektywami. Mówimy o sprawach niesłychanie ważnych, dotyczących bezpieczeństwa każdego z nas, niezależnie od poglądów politycznych. Terroryści nie wybierają i nie będą pytali, czy ktoś głosuje na Platformę, na Nowoczesną, na PSL, czy na Prawo i Sprawiedliwość. Proszę państwa, jeszcze raz apeluję. Naprawdę to, co powiedział minister Wąsik, bądźmy raz mądrzy przed szkodą. Proszę państwa, jeżeli chodzi o argumentację, jaka tutaj padła w ustach przedstawicieli Platformy Obywatelskiej, proszę państwa, ja oczywiście mógłbym się nad wami pastwić argumentami różnego typu. Naprawdę, jeżeli państwo macie czelność pouczać nas o tym, co znaczy zwalczanie opozycji, jeżeli macie czelność spojrzeć temu człowiekowi w oczy i nie przeprosić go za nielegalne podsłuchiwanie jego najbliższych, to jest to po prostu śmieszne. Łaskawy panie, pan mówił przed chwilą, pan obrażał. Ja chcę tylko panu wyjaśnić jedną rzecz. Jedną rzecz chcę państwu wyjaśnić, państwu z Platformy Obywatelskiej, bo macie bardzo krótką pamięć. Chcę przypomnieć wam projekt
sprzed 2 lat, z roku 2014 roku, projekt nowelizacji ustawy o ABW i AW. To wy, jako rząd Platformy Obywatelskiej, bo to był projekt rządowy, a wy jako posłowie, ten projekt wspieraliście w pracach w parlamencie, który przewidywał bardzo radykalne rozwiązanie dotyczące kontroli operacyjnej wobec cudzoziemców i uprawnień szefa ABW. Otóż wedle waszego rządowego projektu, który tak dzielnie wspieraliście w parlamencie, szef ABW mógłby podsłuchiwać każdego cudzoziemca bez względu na to, czy jest podejrzewany o działalność terrorystyczną, czy jakąkolwiek inną działalność, na czas nieokreślony. Proszę Państwa, to jest ten projekt, o którym mówię. Co więcej, Biuro Ekspertyz Sejmowych zamówiło opinię do tego projektu. Osoby profesora, którego tak bardzo często przywołujecie, pana profesora Chmaja. Mamy tutaj jego analizę prawną tego projektu waszego w odniesieniu do tego przepisu, który dawał szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego pełną możliwość stosowania kontroli operacyjnej wobec cudzoziemców na czas nieograniczony, niezależnie od tego, o jakie przestępstwo cudzoziemiec jest podejrzewany. Państwo to popieraliście. Państwa rząd skierował ten projekt do parlamentu 2 lata temu. I są opinie między innymi profesora Chmaja, że jest to projekt zgodny z konstytucją, zgodny ze standardami demokratycznymi i że w drodze ustawy pewne ograniczenia możemy wprowadzać. Tak, panie wprowadzamy ministrze, pewne myślę, ograniczenia. Myślę, że ten czas pozwolił na odniesienie się, a będzie jeszcze moment wystąpień. Bo chciałabym przejść do dalszych wystąpień. Ma pan prawo, ale będzie czas, kiedy będzie pan mógł mówić w pełni, tak, odpowiadając na wystąpienia i pytania, w związku z tym może dokończymy ja nie mogę. Tą część. Pani marszałek, bardzo dziękuję za zwrócenie mi uwagi, natomiast wydaje mi się, że moim obowiązkiem jako przedstawiciela rządu jest na bieżąco pokazywanie waszych kłamstw, waszej hipokryzji, waszej obłudy. Wy macie czelność mówić o prawach człowieka, wy wobec nas, to jest po prostu żenujące i śmieszne. To my, proszę państwa, chcemy odrzucić tego typu dyskusje, chcemy skoncentrować się, jesteśmy otwarci na konkretne pomysły dotyczące zwiększenia naszego bezpieczeństwa, naszego w sensie nas Polaków. Proszę państwa, to jest nasz obowiązek jako rządu, danie służbom odpowiedzialnym za likwidowanie tych zagrożeń pełnej palety możliwości zgodnych z prawem, ze standardami demokratycznymi, ale tak, żeby państwo polskie i służby nie były bezradne, żeby nasi obywatele nigdy nie zaznali tego, czego doznają obywatele tych państw, które w imię też między innymi takiej demagogii, takiej obłudy zlekceważyły podstawowe zasady bezpieczeństwa. Dziś giną niewinni ludzie w Europie Zachodniej, tam gdzie standardy demokratyczne obowiązują. Prawda? I w Polsce też obowiązują standardy demokratyczne, ale musimy być przygotowani na najgorszą sytuację. Państwo nie może być bezradne i nie będzie bezradne. My to zagwarantujemy, niezależnie od waszej demagogii, od waszych kłamstw na temat tej ustawy, proszę państwa. Bo wszędzie wprowadziliśmy zabezpieczenia, między innymi po doświadczeniach z tego, co robiły służby pod waszym kierownictwem, kiedy sztucznie kreowano zagrożenia terrorystyczne, żeby inwigilować internautów. To wy inwigilowaliście Salon 24, żeby inwigilować manifestantów, legalnych uczestników manifestacji, zgromadzeń publicznych. Pod kątem zagrożeń terrorystycznych były to prowadzone działania. Tak, my wprowadzamy zabezpieczenia, my to piętnujemy, wasze działania piętnujemy, pokazujemy opinii publicznej, kierujemy wnioski do prokuratury, żeby nigdy więcej się to nie powtórzyło, żeby nigdy więcej ludzie o waszej mentalności nie nadużywali władzy. Dziękuję panie ministrze. I będą piętnowane wasze kłamstwa, wasze obłuda, a winnych tych działań nielegalnych, sprzecznych ze standardami demokratycznymi będą ścigały organa do tego upoważnione. Bo takie rzeczy się nie mogą powtarzać. I nikt tutaj nie będzie wykorzystywał zagrożenia terrorystycznego do działań przeciwko opozycji. Bo każdy ma prawo manifestować swoje poglądy, niezależnie od tego, jakie to są poglądy. Każdy ma prawo. I obowiązkiem państwa jest zabezpieczenie, żeby każdy obywatel mógł realizować swoje obywatelskie prawa. Bardzo dziękuję. A my tu mówimy o walce z terroryzmem, proszę panie państwa. Panie ministrze. Z prawdziwym terroryzmem, a nie o takim, jak wy walczyliście w roku 2010. Z obrońcami krzyża walczyliście, z księżmi walczyliście, z opozycją walczyliście. Panie ministrze. W imię walki z terroryzmem. Wy, którzy złożyliście 2 lata temu projekt ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, który ten projekt skierował. Panie ministrze.
wspieraliście. Wy macie czelność nam mówić, dziękuję, że to panu jest nieobecne rozwiązanie. Przechodzimy z powrotem do wystąpień i w imieniu klubu Kukiz 15. Bardzo proszę, acz następnym razem no, proszę trochę zwracać uwagę na to, co mówi marszałek. Proszę o zabranie głosu przez przedstawiciela klubu Kukiz 15 panią poseł Annę Marię Siarkowską. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję. Pani marszałek.